Ważne wydarzenia. Ważne spotkania. Najważniejsze rozmowy. Na Starym Rynku. Dzień dobry, Marlena Siok. Witam w kolejnym programie z cyklu Na Starym Rynku. Dzisiejszym moim i Państwa gościem jest Roman Nojszewski, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Witam serdecznie. Witam Panią redaktor i wszystkich widzów. Panie dyrektorze, spotykamy się właściwie świętując pierwszą rocznicę Pana pobytu w Łomży. Czy coś się zmieniło od naszego spotkania? Znaczy, po pierwsze, ciągle jestem w tym miejscu, więc jak widać, jest mi tu dobrze i jakoś staram się dopasować do łomżyniaków, jak to niektórzy nazywają, ale z drugiej strony jest to trudna jednostka, którą no, prowadzę już ponad rok czasu. Czy był to dla Pana intensywny rok? Bardzo. To znaczy, nawet nie przypuszczałem, że tyle wysiłku trzeba włożyć, żeby to rzeczy unormować, czy to poprzez akredytację, czy teraz poprzez nowe ISO, które mam nadzieję, że też wszystko szczęśliwie się zakończyło, więc jest kilka takich wyzwań, czy protestów pielęgniarek, czy no, takich sytuacji trudnych czasami. To panie dyrektorze, przejdźmy już do działalności i inwestycji, które aktualnie dzieją się w szpitalu. Mam tutaj na myśli taką najważniejszą, czyli tą perłę właściwie szpitala, czyli kardiologię. Została ona dofinansowana przez Urząd Marszałkowski. Tak, dziękuję za to bardzo, bo to jest dla mnie bardzo ważne wydarzenie, a też pani redaktor i widzowie słyszeli też o tym, że dla mnie to serce jest najważniejsze. No i rzeczywiście inwestycja ruszyła w pełnym krasie od 1 czerwca. Praktycznie kwota 11 milionów złotych, uwzględniająca również wyposażenie oddziału kardiologicznego, no powiem szczerze, jest chyba jedną z największych inwestycji dzisiaj w tym szpitalu. Musieliśmy dokonać pewnej takiej zmiany organizacji zdecydowanej, czyli musieliśmy opróżnić całe piąte piętro, żeby była możliwość pełnego możliwości wykonania tego zadania pod nazwą właśnie przebudowa i modernizacja oddziału kardiologicznego, który mam nadzieję zakończy się wszystko 31 stycznia 2019 roku. No właśnie, a jakie korzyści odczują pacjenci, już sami pacjenci? No ja myślę, że to co było kiedyś i kiedy mieliśmy te możliwości, no jest hemodynamika, są oczywiście urządzenia, są oczywiście pacjenci, ale chciałbym, żeby po prostu pacjent był jak najlepiej obsługiwany, żebyśmy mogli wreszcie też i wyleczyć pacjenta, który ma określone problemy kardiologiczne. Dzisiaj żyjemy w takim okresie, kiedy no, potrzebujemy tego wsparcia. Każdy z nas gdzieś się stresuje, każdy gdzieś coś przebywa w jakichś trudnych momentach i czasami to serce wymaga też takiego odrestaurowania. No mam właśnie nadzieję, że będziemy potrafili to teraz robić jak najlepiej. No właśnie, nawet te choroby cywilizacyjne, prawda, dokładnie, które coraz częściej tak spotykamy. Dokładnie tak i myślę, że to nie jest zaniedbany odcinek, ale on już po prostu zestarzał się i wymagał po prostu przebudowy i zresztą obiecałem to mieszkańcom Łomży i też dziękuję Urzędowi Marszałkowskiemu i Panu Marszałkowi, że udało się nam to sfinalizować i wspomóc ten projekt, który realizujemy. Czyli właściwie tak upraszczając można powiedzieć, że serce zostaje zreanimowane. Serce zreanimowane i pamiętam, że obiecałem to też i mieszkańcom Łomży i okolic, że to serce jest dla mnie najważniejsze i to realizuję. Panie dyrektorze, kolejną ważną inwestycją jest szpitalny oddział ratunkowy. No, myślę, że to jest dzisiaj już zakończona inwestycja, która no, dzisiaj można powiedzieć, że jest taką wizytówką szpitala i ona przynosi określone korzyści. Nawet audytorzy ISO, którzy byli teraz pod koniec lipca i sprawdzali ten odcinek, no odpowiedzieli, że nie przypuszczali, że tak doskonale może być zorganizowany szpitalny oddział ratunkowy. Również na tym terenie jest zorganizowana nocna pomoc świąteczna lekarska, która też się w to wpisuje bardzo dobrze. Mam nadzieję, że dzisiaj przyjęcie pacjenta do naszej jednostki jest chyba już dobrze zrobione. A jak to wpłynęło na funkcjonowanie całokształt szpitala? Znaczy, ja to zawsze przez pryzmat przychodów, pani redaktor czy widzowie, patrzę, więc jeżeli mi się udaje utrzymać poziom kontraktu na wysokości 102%, to wydaje mi się, że to jest ogromny sukces. Kiedyś przychody tego szpitala nie przekraczały 100 milionów, dzisiaj próbujemy dojść do 125 milionów. Myślę, że to jest ważny moment i te zadania, które są przez ten szpital realizowane,
utrzymanie trzeciego stopnia referencyjności, realizacja wszystkich zadań, no i te nowe centrum psychiczne, które też jesteśmy w tej chwili nową jednostką, która działa jak gdyby w tym okresie, kiedy no, to jest taki pilotażowy program Ministerstwa Zdrowia. Ten program jest realizowany przez 4 szpitale województwa podlaskiego, również przez nasz szpital od 1 lipca. No właśnie, skoro został wywołany ten temat do odpowiedzi, całkiem niedawno odbyło się spotkanie z ministrem Łukaszem Szumowskim, kiedy właśnie rozmawiano. No czekaliśmy na to spotkanie, ale się udało. Długo. Udało się i pan minister nas przyjął. Również w tym spotkaniu uczestniczył poseł Kołakowski, który był też inicjatorem tego spotkania, ale z drugiej strony nie ukrywam, że no postawione zostały określone zadania przez ministra i dzisiaj próbujemy to zrealizować. Jestem, chyba dzisiaj otwieram, tak, dokładnie, ma pan szczęście tutaj, pani redaktor, otwieramy koncepcję zagospodarowania byłej pralni. Chcemy tam zrobić całkiem nowoczesny oddział Centrum Zdrowia Psychicznego z pododdziałem czy z oddziałem psychogeriatrycznym czy geriatrycznym. Do końca jeszcze to nie jest określone, bo problem z geriatrią jest taki, że tak naprawdę to brakuje lekarzy. Nawet jeżeli opracujemy ten projekt, nawet jeżeli przejdziemy przez tego słynnego Jowisza, czyli zatwierdzenie tego projektu i powiedzmy, że pan minister też go zatwierdzi, no to w ten czas no, musimy też mieć zabezpieczenie w obsłudze. Nie chodzi już o samych, prawda, pacjentów, bo ich na pewno znajdziemy, natomiast chodzi o głównie o tego głównodowodzącego. Ale pomagają mi tutaj też i mieszkańcy Łomży, i przedstawiciele, którzy no, próbujemy znaleźć tego lekarza, który by to obsługiwał. Bo wyjaśnijmy naszym widzom, chodzi o oddział geriatryczny. Pana pomysłem nieco dalszym jest to Centrum Zdrowia Psychicznego, tak, moim z oddziałem geriatrii. Moim pomysłem jest takim, żeby Centrum Zdrowia Psychicznego było całkowicie wydzielone z naszego szpitala, dlatego że mamy 41 czy powiedzmy 42 łóżka, jeżeli chodzi o samo Centrum teraz Psychiatryczne, czyli ten oddział, na którym kładziemy pacjentów, ale mamy również oddział dzienny 25-łóżkowy, no i mamy ten oddział geriatryczny. Chcemy to wszystko zmieścić w jednym budynku. Mam nadzieję, że mi się to uda, bo tych niby teren szpitala jest duży, niby budynki mają określone gabaryty i określone możliwości, ale tutaj no, trzeba to po prostu też zrobić zgodnie z przepisami i zgodnie z procedurami, żeby to wszystko pasowało i wszystko byłoby wreszcie w jednym miejscu. Czy właśnie zauważył pan w Łomży taką potrzebę stworzenia tego typu oddziału? Myślę, że tak, dlatego że ciągle. Zresztą zapraszam widzów i panią redaktor na 20-lecie. Będziemy mieli właśnie tego oddziału psychiatrycznego 20-lecie. Więc to jest chyba 20, jeśli dobrze pamiętam, 21 września. Serdecznie zapraszam, bo jest to wydarzenie i widać, że bardzo dobrze się wpisuje w działalność tego szpitala. Ale w Łomży jest taka potrzeba stworzenia takiego oddziału? Moim zdaniem jest taka potrzeba, jest taki oddział i jest w pełni zapotrzebowanie, nazwijmy, pacjentów, którzy taką potrzebę, znaczy potrzebę, potrzebują takiego wsparcia. To porozmawiamy już o samych pracownikach szpitala. No. Przed wakacjami odbyły się rozstrzygnięcia konkursów na koordynatorów ważnych, dość istotnych pionów, no tak. Ale nie tylko. Czy jakieś zmiany istotne nastąpiły? Nie nastąpiły. Pacjentów? Właściwie ci lekarze, którzy jesteśmy też w trakcie teraz anestezjologii, też dobieramy lekarzy. Ci, którzy z nami współpracują, tak samo wyrażają chęć z naszej dalszej współpracy. Wydaje mi się, zresztą pani redaktor ma też wiedzę na ten temat, że nawet lekarze z terenu województwa mazowieckiego u nas szukają pracy. No właśnie, czy to zainteresowanie jest widoczne? No jest widoczne, dlatego że stawki zaczęły być interesujące. Szpital próbuje się bilansować. Nie jest to też łatwe zadanie, ale też trzeba, nazwijmy to zasobom ludzkim też zapłacić tyle środków, żeby było zainteresowanie. I takie zainteresowanie tym szpitalem jest w tej chwili. To porozmawiamy jeszcze o personelu medycznym, ponieważ w całym kraju obserwujemy właśnie to napięcie, jeśli chodzi m.in. o pielęgniarki czy nawet ratowników. A jak sytuacja wygląda w łomżyńskim szpitalu? To znaczy tak, myśmy mieli kilka spotkań, no myślę, że największą grupą zawodową to są pielęgniarki. Doszliśmy do wspólnego porozumienia, które no powiedzmy w pewnym części no nadal nie zadowala wszystkie pielęgniarki, też trzeba to uczciwie powiedzieć, ale z drugiej strony no stać szpital na określone warunki finansowe. Nie jest myślę tajemnicą, dzisiaj w naszym szpitalu pielęgniarka nie zarabia mniej niż 2300 zł brutto, plus o podobne składki.
zawodniki. Wydaje mi się, że z kwoty, jeśli dobrze pamiętam, 1962, to jest według mnie kwestia podniesienia. Od 1 kwietnia tak staramy się realizować, żeby była zachowana płynność finansowa. Jesteśmy zawsze w trakcie rozmów i są poszczególne grupy zawodowe, na które muszę też niestety albo stety dobrze, bo to jest przez całość musi pan dyrektor patrzeć. Czyli rozumiem, że ta otwartość na rozmowy i na wypracowanie kompromisu jest? Zawsze. Ja byłem tak stworzony, że dla mnie największą wartością są ludzie i pracownicy, ale wszyscy pracownicy, nie mogę patrzeć tylko przez pryzmat niby najliczniejszej grupy zawodowej, ale z drugiej strony muszę patrzeć też przez pryzmat pozostałych. Starałem się wykorzystywać możliwości finansowe szpitala i wysokość posiadanego kontraktu, żeby było pewne zadowolenie. No niestety szpital nadal jest w okresie takiej końcowej okresu restrukturyzacji, którą jeszcze prowadził mój poprzednik, dyrektor Bałata, i wydaje się, że idziemy w dobrym kierunku, żeby tą płynność cały czas utrzymać. Poza tym jest wsparcie Urzędu Marszałkowskiego, który bardzo jeszcze raz dziękuję. I tym optymistycznym akcentem ja bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i za spotkanie i mam nadzieję, że kolejny rok będzie równie dobry. To znaczy ja bym też chciał bardzo podziękować i pani redaktor, i widzom, i ludziom, którzy mnie wspierają, że jak to ktoś powiedział pierwszy raz, może ktoś tam z zakresów, tak, czy z daleka przyjechał, ale ja jestem człowiekiem, który się dopasowuje i chciałby tutaj spędzić tą końcówkę swojego życia, więc wydaje mi się, że jest to ten moment. Jeszcze raz za to bardzo pani redaktor i widzom dziękuję za to wsparcie. Ja również dziękuję i dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. A przypomnę, moim i Państwa gościem był Roman Nojszewski, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Dziękuję serdecznie, panie dyrektorze. Dziękuję bardzo.